się bo widać, że każdy uczestnik otrzymuje też ciepły posiłek z numerem startowym. Ależ to było poświęcenie. Zawodnik numerem 277 niemieckiej tutaj dał z siebie naprawdę wszystko. Zapraszamy do strefy medycznej, jeśli jest takowa potrzebna i przesuwamy się cały czas w stronę strefy medalowej. Nie staniemy tutaj przy linii startu i mety z tego miejsca, z którego startowaliście. Nie zatrzymujemy się, moi drodzy. Prosimy bardzo o to, żeby respektować ten nasz regulamin. Zdajemy sobie sprawę, że zmęczenie jest ogromne, ale my też musimy tutaj zważać na bezpieczeństwo wszystkich zawodników. Drugi łuczy wiek trzech króli, jeszcze dwa, jeszcze kilkaset, może ponad 1000 osób zawita tutaj na linię mety. Jeżeli są osoby, które mogą już przesunąć się w stronę strefy medalowej, to zapraszam bardzo serdecznie. Nie blokujemy miejsca pozostałym zawodnikom. Wiem, że to jest może dobre, ale do zgodzenia będę powtarzał te informacje. Jest z nami pani Wanda Balfi. Może dwa słowa, pani Wando, jak się niego tutaj chodzi? Przesuwamy się do przodu, dyrektor Jacek tutaj też stara się Państwa informować o tym, żeby jak najszybciej przesuwać się w stronę strefy medalowej, no bo tutaj jeszcze 1000 osób zawita na metę. Musimy mieć możliwość wpuszczenia wszystkich zawodników na metę. Patrzymy na czas, to jest około 20 kilku minut, to są naprawdę bardzo dobre rezultaty. 17:45 podsumowuje zawody na scenie, tam wręczymy nagrody najlepszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach. Na dzień dobry kategoria Open, a później o godzinie 18 kategorie wiekowe. Wszystkie kategorie wiekowe i na deser, najlepszy łodzianie, najlepsza łodzianka, najlepszy łodzianin. Przesuwamy się do przodu, moi drodzy, nie stajemy tutaj przy linii startu i mety. Idziemy, bądź biegniemy, niektórzy już uniesione ręce w geście radości, bo przekroczyć linię mety w biegu trzech króli to duże wyzwanie, no bo rzeczywiście w roku jest taka, jak Państwo widzicie. Moi drodzy, zapraszamy do strefy medalowej, przesuwamy się. I teraz mamy trochę oddechu na mecie, więc witamy brawami kolejnych uczestników, moi drodzy! Jeszcze walczą o lepsze pozycje, jeszcze walczą o lepszy rezultat, jeszcze walczą o lepszy wynik na mecie. Później możecie to wszystko sprawdzić na stronie ProTimera, firmy, która obsługuje nam dzisiejsze zawody. Przypominam, partnerzy, która miasto Łódź, województwo Krzakowski w Łodzi, organizator Akademia Sport i Zdrowie, partnerzy pozostali, Sangiong, Łódzka, specjalna strefa ekonomiczna, autokomisorzy, Delia, Kosmetics, Powerade, Coca-Cola oraz Kropla Beskidu. To nasi partnerzy, zapraszamy do strefy medalowej. Dziękuję za udział w drugim odcinku trzech króli. Ależ nam się tutaj gorąco zrobiło na mecie, pewnie biegacze też odczuwają wysoką temperaturę. Dzisiaj wielkie święto biegania w Łodzi. Można się tym będzie pochwalić w telewizji polskiej chociażby i pewnie znajdą się relacje z tego wydarzenia. A tu kolejne osoby. Witamy serdecznie na mecie. Przesuwamy się w stronę strefy medalowej. Ależ tutaj było gorąco. Jest gorąco i będzie jeszcze gorąco, bo kilkaset osób jeszcze nie dotarło do mety. A oni mają jeszcze tyle sił, tyle w nich jeszcze emocji. Czynie, że walczą o ostatnie medali, do ostatnich metrach, o jak najlepszy wynik, o jak najlepszy rezultat. Widzą Państwo, ile jeszcze osób czeka na przekroczenie linii mety. 2000 biegaczy w biegu trzech króli, a my już dzisiaj zapraszamy na trzecią edycję oraz na biegu ulicą Piotrkowską Rossmann Run 26 maja. Zapisy ruszają już 16 stycznia. Przesuwamy się do przodu, przesuwamy się do strefy medalowej. Wydajemy medale. Przypominamy również, że każdy uczestnik, każdy zawodnik z numerem startowym może podejść do strefy. Ciepły posiłek. Moi drodzy, jeszcze raz mocne brawa dla zawodników!
się z siebie dać, jeszcze ostatnie metry i jeszcze widzą Państwo, niektórzy zachowują siły na ostatnie metry, jak chociażby zawodnik z numerem 838, dla którego proponuję wielkie brawa tutaj przeznaczyć. Kolejne zawodniczki również na mecie. Uśmiechnięci, większość zawodników uśmiechnięta, więc chyba było bardzo przyjemnie i sympatycznie, bo przecież oprócz walki o jak najlepszy wynik liczy się też dobra zabawa. No i przede wszystkim dobre podsumowanie 6 stycznia, czyli święta Trzech Króli. Przesuwamy się do przodu, moi drodzy. Zapraszamy do strefy medalowej. Tam na każdego zawodnika, który ukończył wiek, który już przekroczył linię mety, czeka medal pamiątkowy przygotowany przez firmę MC Medale. Przesuwamy się do przodu, moi drodzy. Robię nam się tutaj na lateńki zabor. Moi drodzy, zapraszamy do strefy medalowej. Znalezione zostało prawo jazdy na nazwisko Dagmara Stokowska. Prawo jazdy na nazwisko Dagmara Stokowska do odbioru w namiocie obok sceny. Powtarzam jeszcze raz. Przyjmujemy się, moi drodzy. Powtarzam jeszcze raz. Znaleziono prawo jazdy na nazwisko Dagmara Stokowska obok w namiocie obok sceny. Moi drodzy, przesuwamy się do przodu. Podejrzewam, że tu już zawodnicy z trzeciej strefy. Przesuwamy się jak najszybciej, żeby pozostali mieli komfort wpadania, biegania na linię mety. Przypominam, spotykamy się w godzinie 17:45. Przy ustanie tam nastąpi wręczenie. W międzyczasie zapraszam do skorzystania z ciepłego posiłku. Przesuwamy się troszeczkę do przodu. Nie stajemy po minięciu linii mety. Przesuwamy się do przodu po medale do strefy medalowej przy namiocie naszego partnera McDonald's Polska. Przesuwamy się cały czas do przodu, moi drodzy. Przesuwamy się, moi drodzy, jak najszybciej przekraczamy linię mety i podążamy w kierunku strefy medalowej, gdzie nasi wolontariusze ZSP5 wręczają pamiątkowe medale. 17:45 zapraszamy na wręczenie nagród dla kategorii Open. O Maciej! Szanowni Państwo, fantastyczna atmosfera, fantastyczna impreza, fantastyczni uczestnicy i fantastyczni kibice. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że Państwo dzisiaj tutaj z nami są, że Państwo właśnie w taki sposób postanowili spędzić ten dzisiejszy dzień. 6 stycznia, dzień Trzech Król, radosne święto. Tak właśnie należy świętować radośnie i razem, tak jak dzisiaj Państwo świętują. Gratulacje dla wszystkich, którzy już zakończyli bieg, a także dla tych, którzy teraz właśnie go kończą. Drodzy Państwo, nie wszyscy będą na podium, ale wszyscy są na informacja dla zawodników, żeby jak najszybciej przesuwali się w stronę strefy medalowej, bo za chwilę nam tutaj zabraknie miejsca. Moi drodzy, jak najszybciej ustępujemy miejsca pozostałym zawodnikom, a jest ich jeszcze wielu na trasie piątej. Chciałem powiedzieć piątego, wyszedłem trochę przed szereg. Będzie pewnie piąty bieg Trzech Króli, ale za drugi bieg Trzech Króli. Przesuwamy się do przodu, moi drodzy. Ci, którzy minęli linię mety, dziękujemy za udział i już podążamy do strefy medalowej. Tam wręczenie medali dla każdego uczestnika, który ukończył ten dzisiejszy bieg. Drugi bieg Trzech Króli. Przesuwamy się do przodu, moi drodzy. Do przodu, jak najszybciej. Żeby miejsca były tutaj. Mamy się do przodu. Na mecie znaleziony telefon, moi drodzy, jest w rękach speakera zawodu. Będzie na mecie, moi drodzy. Tu jest telefon. Przesuwamy się do przodu. Przesuwamy się szybciutko. Jeszcze jest troszeczkę na mecie. Przypomnę jeszcze raz, że znaleziono prawo jazdy na nazwisko Dagmara Stokowska. Prawo jazdy wyznaczono na nazwisko Dagmara Stokowska. Prawo jazdy wyznaczono na nazwisko Dagmara Stokowska.
się przy scenie w tym czarno-niebieskim namiocie. Bardzo proszę panią Dagmarę o odebranie SPR! Robert, jak pięć zawodników już nie czuje? Myślę, że około 1500. A jesteś na meczu, tak? Troszeczkę więcej. Dobiegają do kolejnej zawodnicy, kolejne zawodniczki. Wielkie prawa dla nich, ale też prośba do wszystkich, żeby jak najszybciej opuszczali strefę tutaj statku, ponieważ robią nam się warunki za to medale, za to zawieskie. I jeszcze nie widzicie w stronę strefy medalowej, żeby tutaj wszyscy zawodnicy spokojnie dotarli na metę. A przypomnę tylko, że dzisiaj zwycięzcą jest ten zawodnik, ten wspomniany Michał Olejnik, a wśród kobiet triumfowała Mariola Szustańczy. Przechodzimy do przodu. Przechodzimy do przodu, odbieramy medal, no i przechodzimy do sprawy, gdzie można się poprzebić gorącym posiłkiem. To oczywiście, moi drodzy, gorącego posiłku. Rzeczywiście bardzo mocne gardło. Musimy się przesuwać do przodu, żeby umożliwić swobodne biegnięcie. Jest 17.30, a więc niektórzy zawodnicy z trzeciej strefy jeszcze prawdopodobnie się tutaj nie pojawili, a więc jeszcze kilkuset zawodników do szkoły. Czekamy na wszystkich, oczywiście, jak już mówiliśmy wcześniej. Marian! Kategoria, to jest najlepszy.